Bardzo fajna rzecz dzisiaj u mnie na stole gości. Jest to śrubokręt elektryczny wraz z całym setem wszystkich śrubokrętów. Cały komplet to jest właśnie śrubokręt plus 56 takich małych śrubokrętów, które wkładamy w ten śrubokręt. Urzekło mi opakowanie, więc chcę pokazać, jak to wygląda. No jest taki styl Apple'a. Ja pozwoliłem sobie wcześniej zdjąć folię. Całość była opakowana w folię. Bardzo starannie, bardzo ładnie zrobione. No pudełko wypisz, wymaluj. Jest zbliżone do Apple'a. Także to wszystko idzie w coraz lepszą stronę. Jest to produkt chiński. Prawdopodobnie to jest kopia firmy niemieckiej, Wisza. Oni zapoczątkowali produkcję tych pierwszych takich fajnych w pudełeczkach śrubokrętów elektrycznych wraz z całym setem tych małych śrubokrętów wkładów. I to już tak poszło. Kopiują Xiaomi, nie Xiaomi. Tych firm jest od cholery. Przypuszczam, że to jest jedna fabryka, która nanosi nazwy firmy na pudełeczko i na urządzenie. Bardzo ładnie zapakowane, a to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ nas to cieszy. Pierwszy raz mam do czynienia z takim kompletem. Co tutaj mamy? Naprawdę nie wiem. Taka miękka guma. Fajna w dotyku, przyjemna. Jest to guma o grubości 1 mm. Bardzo przyjemna w dotyku. Tutaj są wzory wszystkich śrubokrętów. Nie wszystkich, ale jakie znamy. Nie wiem, do czego to służy. Tutaj widzimy ładnie zapakowany jest zestawik. Jest tego sporo. Może od tego. Szkoda, że nie dali pudełeczka. Tutaj to jest do podnoszenia taka gumka, do podnoszenia na przykład jak mamy, chcemy wyświetlacz podnieść od z telefonu. Bo widzę, że tu jest taki bogaty dosyć ten zestaw. To będzie przewodzik standardowy, którym będziemy ładować śrubokręt. Przewód krótki. Mały słoiczek plastikowy. Bardzo, bardzo małymi śrubeczkami. Robi się dziwnie. To zupełnie nie mam pojęcia, do czego to służy. Jak otworzymy tutaj. Jest taka fiolka, tuba. Co tutaj jest napisane? 3 razy i mamy bardzo duży zestaw. No ale jak się go wyciąga? Aha, w ten sposób. Bardzo fajnie, bo one są, nie są zbyt, one nie są krótkie, tylko to są te długie, przedłużane. Czasami to uratują. Ratują przy odkręcaniu śrub, które są głęboko umieszczone. No i mamy śrubokręt. Śrubokręt pokażę później. Ok. Wszystko zapakowane w takie woreczki foliowe.
który należy. Aha, z jednej strony jest gumka. Z tej też jest gumka. Jak to jest mocowane? Trochę nie bardzo mi się podoba w tych tubkach, bo taka zabawa. Zabawa z tym wyciąganiem. Wolałbym to w pudełeczku, żeby było umieszczone, pudełko otwierane. No bo tu trzeba kręcić tym, żeby znaleźć. To jest wada, nie bardzo mi się to podoba. Proszę, samo wyskoczyło. No takie będą z tym zabawy, widzę. Trzeci zestaw. Tu trzymając w dłoni, a tu próbując szukać. Widzę, że ręka wciska te śrubokręty, one tam wchodzą głębiej. To nie jest to, co powinno być. Zabawa taka. To jest na minus, widzę. Brak pudełka. Co tutaj mamy w zestawie? Czyżby? Czyżby było, ale za małe. To prawdopodobnie będzie na taki jeden zestaw. Aha, czyli możemy sobie z sobą wziąć śrubokręt i jeden set śrubokrętów. Jest to na magnes. Zaczynają się plusy robić. Zgrabne. Ok, więc dali tylko na jeden zestaw. Tu! Co tu może być? Chyba będzie taki statyw, gniazdo, w którym będzie można sobie... postawić ten śrubokręt i on ma za zadanie stać! Jak to działa? Luz jest spory, może to tak, ale raczej nie. Tutaj jest jakaś tuleja. Widzicie, może to jest magnes? Chyba nie. Ja zaraz sprawdzę. Prawdziwy magnes? Nie. Ani stal, ani magnes. No tak, troszkę za luźno to jest. No ale niestety. No i pokażę ten śrubokręt, jak on wygląda. Tu jest ładowarka, gniazdo ładowarki. Bardzo cichuteńko. Jest luz tutaj, całe to chodzi, no to chyba tak jest skonstruowane. Oporu tutaj nie czuć, jest też luz, w środku jest magnes, bo przyciąga bita. Jak to się trzyma? Bardzo lekkie, to jest w ogóle tak lekkie jak piórko. Nie wiem, ile to wytrzyma, ale przypuszczam, że powinno trochę móc odkręcić śrubek tym. Więc bardzo lekkie. Przycisk, ten przycisk tutaj milimetr odstaje. Dzięki temu mamy dobre wyczucie pod palcem. Czuć, kiedy mamy włączyć, kiedy wyłączyć. Nie trzeba jakoś szukać.
Jest to zgrabnie zrobione, elegancko, nie ma więcej jakichś napisów, strzałek, co jest bardzo fajne, nie wygląda jak badziewie. Z tyłu jest dioda, czyli jak ładujemy, ta dioda będzie nam się świeciła, podświetlała. I tu są z przodu, są trzy diody. Podsumowując, zestaw w cenie 33 funtów 150 zł z Amazona. Całkiem jest nieźle, ale trzeba przemyśleć, czy warto kupić to bez pudełeczka, ponieważ te tuby to jest zabawka dla jakiegoś dziecka. To się nie nadaje do niczego. Tutaj też to wkładanie w te gumeczki, to kiedy wcześniej czy później szlak trafi pod wpływem temperatury, albo się powiększy, albo skurczy, będą problemy. To nie jest to. To powinno być w plastikowym pudełeczku poukładane. Także co tu powiedzieć? Myślę, że lepiej jest kupić może oddzielnie śrubokręt i oddzielnie zestaw tych bitów, które są w pudełeczku zamykanym. Bo to, co ja kupiłem, jest fajne, ale no niestety, co oni dali? No dali taką trumienkę, ale tylko na jeden zestaw. To tak nie powinno być, bo to wszystkie trzy powinny być. Dlaczego nie szersze dać? Zauważyłem, że jak złożyłem, to ta gumka też tu się nie trzyma. Myślę, że w jakiejś torbie, jak to bym miał, i przy wyciąganiu to ona zaraz odpadnie. Tylko siedzi tutaj. W drugim jest to samo. Generalnie nie jestem zbytnio z tego zadowolony i nie polecam. Jako śrubokręt kupić w innym zestawie, bajka, fantastyczna sprawa, ale te bity, te małe śrubokręty w innym pudełeczku, czyli ten zestaw, jeśli by ktoś chciał kupić, nie kupować, bo takie badziewie to jest.